Kilka dni temu odbył się pogrzeb księcia Filipa, męża królowej Elżbiety. Z pogrzebem wiązał się pewien skandal, a tym skandalem miała być obecność księcia Harego oraz księcia Andrzeja, którzy w związku z tym, że nie pełnią oficjalnych obowiązków członków rodziny królewskiej, nie mogli założyć na pogrzeb mundurów, na pogrzeb swojego ojca i dziadka. W związku z tym, by nie wywoływać skandalu, korona zadecydowała, że panowie podczas tej uroczystości będą mieli na sobie, no właśnie, zdaniem polskich mediów, zwykłe garnitury. Wy z pewnością jednak wiecie, że zwykłe garnitury to nie były, a jeśli tego nie wiecie, to zaraz się dowiecie. Zapraszam na odcinek. Zanim jednak zacznę, chciałabym serdecznie zaprosić Was na mój Instagram, gdzie codziennie uczę dobrych manier, pokazując, jak złe maniery wyglądają właśnie na mnie, popełniane przeze mnie. Co więcej, w każdy poniedziałek i czwartek odbywają się testy z etykiety, podczas których możecie sprawdzić swoją wiedzę. No dobrze, ale wracając do pogrzebu. Zacznijmy od tego, dlaczego panowie, książę Andrzej, czyli syn księcia Filipa, oraz książę Harry, czyli jego wnuk, nie mogli założyć na tę uroczystość mundurów. Jak zapewne wiecie, książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych obowiązków członka rodziny królewskiej, ponieważ zdecydował się wraz ze swoją żoną Meghan i synem Archiem wyprowadzić do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym faktem książę Harry zostanie pozbawiony honorowych tytułów wojskowych i traci też możliwość noszenia munduru. Problem z księciem Andrzejem, synem królowej, jest znacznie poważniejszy, ponieważ jest on powiązany z aferą Jeffreya Epsteina, czyli de facto przyjaciela księcia Andrzeja. W rezydencji Jeffreya Epsteina wykorzystywane były kobiety, a jedna z nich oskarżyła księcia Andrzeja o gwałt. I to wtedy, gdy nie była jeszcze ona kobietą, tylko tak naprawdę dorastającą dziewczyną. W związku z tym książę Andrzej został ukryty i w 2019 roku przestał pojawiać się tak naprawdę publicznie. Jemu jednak nie odebrano honorowych tytułów wojskowych, jednak wstrzymano jego awans do stopnia admirała. No i tutaj pojawia się problem. Chciałabym zaznaczyć, że afera, nazwijmy to tak, z księciem Harrym nie dorasta do pięt tej z księciem Andrzejem, ponieważ w przypadku Harego była to decyzja życiowa, jego decyzja, jakie życie chce wieść. Tutaj afera z księciem Andrzejem wywołała jeden z największych kryzysów monarchii brytyjskiej. Książę Harry w związku z tym, że nie mógłby założyć wojskowego munduru, musiałby pojawić się na pogrzebie w zwykłym, w cudzysłowie, garniturze. Książę Andrzej natomiast chciał założyć właśnie mundur odpowiedni dla admirała, a tym admirałem nie został. W związku z tym, by skandalu nie wywołać na tym pogrzebie, by uwaga nie została odwrócona od okazji, bardzo przykrej okazji, przy której właśnie książę Harry, książę Andrzej się spotkali i mieliby wziąć udział w pogrzebie właśnie w obecności innych członków rodziny królewskiej, królowa zdecydowała, że wszyscy mężczyźni obecni na tej uroczystości nie założą mundurów wojskowych, ale stroje formalne dzienne. A strój formalny dzienny to u mężczyzny żakiet, a nie zwykły garnitur. Właśnie dlatego chciałabym Wam dzisiaj nieco opowiedzieć o stroju formalnym dziennym, jak on wygląda, kiedy się wybiera właśnie ten strój, jak wygląda on u kobiety, a jak u mężczyzny. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Strój formalny dzienny to bardzo formalny, jak już sama nazwa mówi, strój, który nosimy w ciągu dnia, czyli mniej więcej przed godziną 18. Strój formalny dzienny tak naprawdę nawet w brytyjskiej rodzinie królewskiej możemy podziwiać stosunkowo rzadko, ponieważ wybiera się go na śluby, pogrzeby czy na przykład na wyścigi konne. Oczywiście w zależności od okazji ten strój wygląda nieco inaczej, ponieważ różnią się kolory. W przypadku ślubów są to stroje jaśniejsze, w przypadku pogrzebów oczywiście dominuje czerń i szarość. Zacznijmy od tego, jak wygląda kobiecy strój formalny dzienny, ponieważ jest on bardzo piękny i z pewnością większości z Was kojarzy się z nakryciem głowy u kobiet.
Kapelusze, toczki, fascynatory to są właśnie te nakrycia, które będą charakterystycznym elementem stroju formalnego dziennego. Panie, właściwie tylko w tym stroju, zgodnie z zasadami dress code'u, nakrywają swoją głowę. Co więcej, takim charakterystycznym elementem, ale już znacznie rzadziej spotykanym i nieobowiązkowym są rękawiczki. I tutaj tej zasady przestrzega zawsze królowa Elżbieta, która ma na sobie te rękawiczki, ale już na przykład u księżnej Kate, która też uznawana jest za ikonę elegancji, tych rękawiczek raczej nie zobaczymy. Panie w stroju formalnym dziennym najczęściej wybierają sukienki i są to sukienki o długości mniej więcej do kolana z zachowaniem tak zwanego standardowego wychylenia, 7 cm w górę i w dół. Oczywiście nikt tego nie będzie mierzył linijką, chodzi po prostu o zachowanie takiego zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o tę sukienkę. Taka sukienka w stroju formalnym dziennym powinna także zakrywać ramiona, nie powinna mieć głębokiego dekoltu, a także nie powinna odsłaniać zbyt mocno pleców. Warto też zwrócić uwagę, że sukienka w stroju formalnym dziennym oczywiście powinna być wykonana ze szlachetnych, dobrej jakości tkanin, takich jak jedwab, wełna na przykład. Poliester zdecydowanie się tutaj nie będzie nadawał. Na swoich nogach panie poza rajstopami cienkimi, matowymi, grubość 5, maksymalnie 8 den, cielistymi w przypadku pogrzebów bywają to i często są to rajstopy w kolorze czarnym, również cienkie. Panie mają buty, najczęściej są to buty na wysokim obcasie, które zakrywają palce i pięty. Ręce kobiety będzie zajmowała kopertowa torebka, która w ciągu dnia nie powinna być bogato zdobiona. Oczywiście kobiety noszą też biżuterię. Co do zasady, w przypadku pogrzebów powinna być ona raczej skromniejsza, ale tutaj spójrzmy, że księżna Kate, na przykład na pogrzebie księcia Filipa, miała na sobie dość bogatą biżuterię, ale z nią też wiązała się pewna historia, ponieważ ten komplet księżna miała mieć na sobie podczas 70. rocznicy ślubu księcia Filipa i królowej Elżbiety. W chłodniejsze dni panie założą także płaszcze i tutaj ważna jest zasada, by ten płaszcz był jednak dłuższy od sukienki, by sukienka nie wystawała spod płaszcza. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o kobiecy strój formalny dzienny, ale zajmijmy się tym tytułowym, czyli męskim strojem formalnym dziennym, ponieważ o ile kapelusze, toczki, no i tam różne elementy ostatecznie tego kobiecego stroju formalnego dziennego zdarza nam się spotykać w Polsce, to już żakietu, który jest męskim strojem formalnym dziennym, w Polsce naprawdę bardzo trudno jest ten strój spotkać. A jak ten żakiet właściwie wygląda? Żakiet męski składa się oczywiście z marynarki, ale ta marynarka jest bardzo charakterystyczna, jest jednorzędowa, ale jej tył jest dłuższy i sięga mniej więcej do kolana. Marynarka taka występuje w kolorze najczęściej czarnym, ale pod marynarką oczywiście znajdziemy kamizelkę i tutaj w zależności od okazji będzie ona miała inny kolor. W przypadku pogrzebów ta kamizelka jest czarna, ale w przypadku innych uroczystości może być ona kremowa, błękitna, może być też szara, tych kolorów jest więcej. Takim kolejnym charakterystycznym elementem męskiego stroju formalnego dziennego są spodnie, tak zwane spodnie sztuczkowe, które najczęściej spotkamy w kolorze szarym. I to właśnie jest męski żakiet. Pod kamizelką mężczyzna będzie miał oczywiście koszulę i albo to będzie biała, elegancka koszula, albo będzie to charakterystyczna też dla tego stroju koszula, tak zwana koszula Winchester, czyli taka, która ma biały kołnierzyk oraz białe mankiety. Mężczyzna w stroju formalnym dziennym ma też oczywiście na sobie krawat i ma też białą poszetkę. Jego buty będą czarne, sznurowane, lakierowane. Panowie oczywiście będą mieli tutaj jedwabne skarpety, długie te skarpety, najczęściej pod kolanówki i chodzi o to, by mężczyzna, gdy siada, nie pokazywał swojej nagiej łydki. Wiecie już doskonale, jak ten strój formalny dzienny wygląda, ale czy często zobaczycie go w Polsce? No niekoniecznie. Raczej mężczyźni w Polsce nie wybierają żakietów. Tak jak wspomniałam, kobiety czasami mają nakrycia głowy, ale tych żakietów naprawdę w Polsce jest brak. Możemy je obserwować w prasie, gdy oglądamy zdjęcia z jakichś bardzo eleganckich ślubów. I tak na przykład mogliśmy obserwować strój formalny dzienny, żakiet u mężczyzny po ślubie
biografię Anny Czartoryskiej czy też Jana Lubomirskiego, Landskorońskiego. Ale to są właśnie takie dość rzadkie okazje, ponieważ w Polsce mamy w zwyczaju podczas ślubów, pogrzebów mieć na sobie stroje wizytowe i wtedy rzeczywiście mężczyzna ma na sobie zwykły granatowy garnitur. Jeśli chcecie, bym opowiedziała więcej o stroju wizytowym i bym częściej poruszała temat dress code'u, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach i nie zapomnijcie już teraz zostawić pod tym filmem łapki w górę, jeśli Wam się podoba. Pamiętajcie, że stroju formalnego dziennego nie wybiera się od tak, po prostu wybierając się na przykład na ślub, wiemy, że będzie ten ślub przed godziną 18, to tutaj będziemy tacy eleganccy i wybierzemy właśnie strój formalny dzienny. Nie, strój formalny dzienny wybiera się tylko wtedy, jeśli zostało to określone na zaproszeniu, jeśli tak życzyliśmy sobie gospodarza, inaczej wybieramy właśnie stroje wizytowe. Byłoby pewną niezręcznością, gdyby okazało się, że nagle jeden gość lub jedna para znacznie wyróżnia się i o ile pan młody jest na przykład w zwykłym właśnie garniturze, to nagle jeden z gości występuje w żakiecie, zdecydowanie mogłaby być to sytuacja problematyczna, także lepiej tego unikać. Mnie osobiście bardzo podobają się stroje formalne dzienne. Uważam, że są one szalenie eleganckie i chciałabym, żeby częściej pojawiały się w Polsce, jednak nie wróżę im zbyt dużego sukcesu. Jesteśmy pewnie nieco bardziej pragmatyczni i w związku z tym, że tak często nie pojawiają się tego typu okazje, to mężczyźni wolą nie inwestować właśnie w żakiety, ale gdybyście chcieli, no to już wiecie, jak wygląda i też będziecie wiedzieć, że media kłamią, nazywając po prostu ten strój zwykłym garniturem, bo zwykły garnitur to nie był. Jeszcze raz zapraszam Was na mojego Instagrama. Proszę o zostawienie kciuka do góry pod tym filmem. Subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco z moimi filmami. Dzisiaj tyle chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie mi znać, czy Wam podobają się stroje formalne dzienne, czy chcielibyście je częściej obserwować, czy na przykład podczas Waszego ślubu albo ślubu, w którym będziecie uczestniczyć, chcielibyście, by goście prezentowali się właśnie w taki elegancki sposób, czy raczej dla Was byłby to przerost formy nad treścią. Dyskusja zawsze jest mile widziana. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.